A dziś zamkniemy trylogię. Będzie o człowieku, który już zweryfikowaliśmy to w pierwszej części tej sagi, którego wypowiedzi na wiecach są absolutnie niewiarygodne, bo jeżeli ktoś w trakcie jednego przemówienia potrafi 38 razy skłamać bądź manipulować, to znaczy, że trudno brać na poważnie to, co mówi. O, ktoś powie, taki okres nastał. Niewiarygodne są też, co zweryfikowało już życie, obietnice wyborcze, które składa. A więc powstaje ostatnie pytanie. Czy wiarygodne jest to, co mówi w sprawach fundamentalnych, zasadniczych, w sprawach przyszłości Polski, w sprawach światopoglądowych? Czy wierzy po prostu w to, co mówi? Będzie więc o człowieku, który jest politycznym kameleonem? A może politycznym hochsztaplerem? A może po prostu tak bardzo pragnie dorwać się do władzy? Czy może nie wie i nie panuje nad tym, co mówi? Zapraszam na dzisiejszy szachmat. Zaczynamy pierwszy temat, niezwykle dziś gorący, reparacje wojenne od Niemiec. I to jest temat, który może, ale także też te wszystkie inne, które dziś poruszymy, pokazać, dlaczego przed rokiem 2005, a o to pytacie Państwo często i na spotkaniach, i tu w internecie, dlaczego było możliwe, dlaczego w ogóle brano pod uwagę koalicję Prawa i Sprawiedliwości z Platformą Obywatelską. Skąd się wzięło to określenie, sieroty po PiS-ie? A no właśnie z tego, że jest polityk, który od 30 lat mówi konsekwentnie to samo. Także w trudnych sprawach, na trudne tematy. Nie zmienia o 180 stopni swojego zdania w zależności od tego, jak wiatr zawieje. Jest polityk, który mówi ciągle absolutnie coś innego. Zresztą zobaczcie Państwo sami. Reparacje wojenne, rok 2004, Sejm Rzeczypospolitej i zwróćcie uwagę, to taka ciekawostka, co robi w czasie tego przemówienia prezes Jarosław Kaczyński. Niemcy są odpowiedzialne za wszystkie skutki II wojny światowej. Jeśli wśród tych skutków cała odpowiedzialność za skutki materialne II wojny światowej w relacjach polsko-niemieckich spada na Niemcy. Zawsze Niemcy były za nie odpowiedzialne i powinny tę odpowiedzialność dalej realizować. My naprawdę powinniśmy, niezależnie od tego, z jakiej strony sali siedzimy, powinniśmy wspólnie doprowadzić do takiego projektu uchwały, który wyposaży nasz rząd w skuteczne instrumenty dochodzenia sprawiedliwości i historycznej, i finansowej w relacjach polsko-niemieckich. A teraz już rok 2023, 2022. Co dziś ten sam polityk w sprawie tak zasadniczej, która przecież się nie zmieniła ani o jotę w porównaniu do sytuacji sprzed niespełna 20 lat. Co mówi Donald Tusk dziś o reparacjach wojennych? Pan mówi, że nawet nie chodzi o to, żeby pan dostał te reparacje. Znaczy pan w ogóle z jakiej paki miałby dostać reparacje wojenne, panie? A pisowscy frajerzy z Mularczykiem na czele biegają z papierami na temat reparacji, a nie jak pajace latać po całym świecie, obnosić się ze swoim patriotyzmem, a na końcu kieszeń dziurawa i pistolet za paskiem i tyle. Inicjatywa PiS-u o reparacjach wojennych pojawia się od kilku lat, zawsze wtedy, kiedy PiS ma potrzebę zbudowania narracji politycznej. Tu nie chodzi o żadne reparacje od Niemiec, tu chodzi o kampanię polityczną tu wewnątrz. Bez tego mirażu, że się rozpocznie tę propagandową akcję na rzecz reparacji. A teraz pytanie do Państwa. Pytanie, na które każdy sam musi sobie odpowiedzieć. Co miało wpływ? Co ma wpływ na tak zasadniczą zmianę? Proszę zobaczyć, nie tylko chodzi o słowa, chodzi też o mowę ciała, chodzi o te emocje, o tą wściekłość, z którą dziś mówi o reparacjach wojennych lider opozycji. Dlaczego tak bardzo zmienił zdanie? Synekura w Brukseli, zmiana trendów, zmiana sympatii społecznych, interesy bieżące. Każdy musi wiedzieć sam.
A teraz sprawy światopoglądowe. Aborcja. Niewątpliwie jeden z tych tematów, na który każdy polityk musi odpowiedzieć, jakie ma stanowisko. Nieważne, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce. I będziecie Państwo w szoku, że to wszystko są wypowiedzi jednego, tego samego polityka, czyli Donalda Tuska. Jest rok 1991. Kongres liberalno-demokratyczny, na czele którego stoi Donald Tusk, kandyduje w wyborach do Sejmu po raz pierwszy. No, wielka kampania, bardzo efektowna, podobno za pieniądze niemieckie, za pieniądze siostrzanej partii CDU. To nie oskarżenie polityków Prawa i Sprawiedliwości, to oskarżenie jednego z najbliższych wówczas Donaldowi Tuskowi, Pawła Piskorskiego, człowieka niezwykle wpływowego w KLD. Jak było naprawdę, Tusk zaprzecza temu. Mniejsza o niemieckie pieniądze. Skupmy się na aborcji. KLD, jak sama nazwa wskazuje, ultraliberalne poglądy, zwłaszcza jak na tamten czas, chyba najbardziej, z pewnością najbardziej liberalne z tego obozu postsolidarnościowego. KLD opowiada się w wielu sprawach no, w poprzek poglądom pewnie prawicy postsolidarnościowej. Donald Tusk twierdzi po latach, że ta sprawa ich trochę skłócała, ale nie ma wątpliwości, że uchodzili także w oczach dziennikarzy wówczas za formację bardzo liberalną w sprawach światopoglądowych. Jednak lata mijają, KLD się rozpada, KLD się łączy z Unią Demokratyczną, powstaje Unia Wolności. Leszek Balcerowicz prowadzi ją do wyborów w 1997 roku, już w tym czasie. Donald Tusk no, nie jest tak zasadniczo pryncypialny w swoich liberalnych poglądach, zmienia je, ale tak naprawdę prawdziwa przemiana ma miejsce w latach 2004-2005. To czas oczywiście, w którym umiera papież święty Jan Paweł II, to czas wyborów parlamentarnych, ale to też czas wyborów prezydenckich, a Donald Tusk chce wówczas zostać prezydentem. I tak naprawdę i wówczas, i do roku 2007, mówię o tym z przekonaniem, tak, społeczeństwo jest bardziej konserwatywne. On także się staje znacznie bardziej konserwatywny. Już nie ma liberalnych poglądów na aborcję. On twierdzi, że to jest granica, której nie można przekroczyć, że aborcja jest czymś tak złym i wypowiada się w debacie z Aleksandrem Kwaśniewskim przed wyborami w roku 2007 w zasadniczy i zdecydowany sposób. Sami zobaczcie. Nasze stanowisko w sprawie aborcji jest absolutnie jasne. Zachować te ustawy, które w tej chwili. W sprawie eutanazji jesteśmy przeciwni zezwoleniu prawnemu na zabijanie ludzi. Jakie tu wątpliwości? W sprawie relacji Kościół-Państwo absolutnie jasne, zapisane w konkordacie, żadnych rewolucji. Kościół i państwo, życzliwa neutralność i współpraca tam, gdzie to jest potrzebne. Jeszcze 8. Aborcja, ustawa taka, jaka jest. I ja pana zapytam. Niech pan odpowie, jakie jest pańskie stanowisko w sprawie ustawy aborcyjnej. Chce pan kolejnej wojny, kolejnej rewolucji? Czas... Aborcja decyzją kobiety, a nie księdza, prokuratura, policjanta czy działacza partyjnego. Zapisaliśmy jako konkretny projekt i będziemy gotowi zaproponować to Sejmowi pierwszego dnia po następnych najbliższych wyborach do parlamentu. Tam jest zapisane aborcja do 12 tygodnia, decyzja wyłącznie kobiety. No to widzieliście teraz, kto i jak wywołuje wojny, a przede wszystkim jak łatwo zmienia poglądy. Co chwila inne, w zależności od tego, jak wiatr zawieje, prawdziwy kameleon. No to przechodzimy do trzeciej sprawy, którą wybrałem dla Państwa. Kwestia węgla, ale nie tego węgla, o którym Tusk mówił, że ma go nie być na zimę, a był. I przestał już więc o tym mówić. Nie, mówię o sprawie dużo bardziej zasadniczej, o kwestii polityki klimatycznej, o odchodzeniu od węgla. Zresztą posłuchajcie, bo znów Donald Tusk zaorał Donalda Tuska. Nikt już dzisiaj nie musi zastanawiać się, czy należy ograniczyć wydobycie polskiego węgla. Ostatni rok pokazał bardzo wyraźnie, że wydobywanie polskiego węgla nie jest problemem, tylko... Naszym zadaniem dzisiaj, jutro, każdego dnia jest przekonanie wszystkich sceptyków i oponentów, że ochrona klimatu, że ochrona środowiska, że odejście od paliw kopalnych to nie jest coś, co jest takim poświęceniem własnych interesów. Że to nie jest coś, co nas będzie kosztowało dziesiątki lat. Chcemy wydobywać polski węgiel. Bardzo bym prosił, żebyśmy ustalili realne priorytety, tak żeby naprawdę osiągnąć
ten cel dzisiaj podstawowy, jakim jest dekarbonizacja i redukcja CO2, z tym celem ciągle ambitnym, żeby Polska była częścią Unii neutralnej klimatycznie do 2050 roku. Trudno znaleźć chyba sprawę, w której Donald Tusk nie zmienił i to w sposób zasadniczy i to wielokrotnie zdania. Właśnie dlatego, między innymi dlatego, bo to nie jest oczywiście jedyny powód, jestem w Prawie i Sprawiedliwości, jestem z człowiekiem w partii pod przywództwem człowieka, który w takich sprawach takich wolt nie robi. Nie mówi jednego dnia, że aborcja jest sprawą fundamentalną, on się nigdy nie cofnie i nigdy nie pozwoli na to, by była liberalizacja ustawy aborcyjnej, a przed innymi wyborami mówi, że każdego, kto nie jest za dobrowolną aborcją, wyrzuci z partii, wyrzuci z list. To jest po prostu schizofrenia polityczna. Ja mam to szczęście być w partii Jarosława Kaczyńskiego, człowieka, który nie tylko słowa dotrzymuje, słowa danego także wyborcom, słowa danego także politykom, z którymi rozmawia, ale który w sprawach fundamentalnych zdania nie zmienia co wybory, w zależności od tego, jakie są aktualne badania opinii publicznej. Zresztą w jednej sprawie można się zgodzić, w kwestii wiarygodności można się zgodzić z Donaldem Tuskiem, choć on sam się z sobą najwyraźniej nie zgadza. Szachmat. Jakość życia publicznego musi także odpowiadać naszym aspiracjom, naszym marzeniom. I powiedzieliśmy sobie wtedy, że racja, mądry argument nie musi być bezbronny, że nie może być tak i nie musi być tak, żeby w Polsce wygrywał cwaniak, żeby w Polsce wygrywały łokcie, że najwyższy czas, aby w Polsce w debacie publicznej wygrywały uczciwe argumenty, uczciwi ludzie, otwarta debata. Że po tylu latach macie jeszcze ochotę na mój widok poklaskać.